Witam w 47 odcinku z Mass Effect 2. Lecimy dalej. Tak, 47 chyba. Detonację ustalamy. Cyk, cyk. No to jest dość proste. Boink. Stare zwłoki upozowano. To jako ostrzeżenie. Nowe po prostu zostawią tam, gdzie padły. Łowcy zaczęli walczyć. Uwaga! Ostrożnie! Zautomatyzowałem systemy ochrony, kiedy załoga stała się agresywna. Miał masę innych możliwości. Winę ponoszą jego ofiary. No chodź tu! Awaria systemu. Awaria systemu. Porzuca ludzi jak śmieci. To coś nie jest moim ojcem. Mam cię! Te mi tu latają jakieś łowady. O cholera. Samuraj. Pod ostrzałem. Mam cię. Teraz wybuchnie. Dobra. Myk. W końcu. No, stary, jakie masz swoje uzasadnienie? Wrogowie pokonani! Jesteście. Wiedziałem, że prawdziwa ekipa się przedrze. Przepraszam, jeśli mechy powgniatały wam pancerze. Kupię wam coś ładnego, kiedy wrócimy do przestrzeni przymierza.
jak tylko odbiorę zaległe pobory. A co z twoją załogą, tymczasowy kapitanie? Stracona. Popadła w obłęd od toksycznej żywności. Umieścili mnie tutaj w trakcie jakiegoś rytuału. Długo czekałem na szansę, żeby nadać sygnał. Na więcej cię nie stać? Pozwalasz tak pyskować wszystkim swoim ludziom? A tak w ogóle, kim ty jesteś? Komandor Shepard, Normandia. Pana Taylora już chyba znasz. Taylora? Jacoba? Nie, tylko nie on. Dlaczego dekada takiego życia miałaby wyglądać lepiej widziana innymi oczami? Spróbujcie zrozumieć. Ja taki nie jestem, ale władza zmienia człowieka. Nie byłem na to gotowy. Przed rozstaniem zadbałem o twoją właściwą edukację. Liczyłem, że tak mnie zapamiętasz. Jestem rozsądną osobą, kapitanie. Ale dekada? Co się stało? Do diabła! Dlaczego zrobiłeś to swojej załodze? Moje plany napotkały opór. Bunt. Musieliśmy działać stanowczo, żeby zachować porządek. I sytuacja się uspokoiła. Wraz z postępami degeneracji zaczęliśmy dbać o wygodę załogi. Niektórzy zdawali się nawet szczęśliwsi. Czasami lepiej nie wiedzieć. Byli wdzięczni za przewodnictwo. Czysta władza była... łatwa na początku. Po kilku miesiącach efekt osłabił zahamowania. Załoga wykształciła instynkty plemienne. Rangi, protokoły przestały się liczyć. Musieliśmy osiągnąć dominację. Różne świadczenia stały się... normą. Tak po prostu? Stworzyłeś harem i udawałeś króla? Dekada młodocianej fantazji? Sam nie wiem, kiedy wszystko się popsuło. Gdy nadajnik był gotowy, ujawnienie tego, co tu zaszło, nie wydawało się już takim dobrym pomysłem. A co z innymi oficerami? Anders dorobił się sumienia, ale było za późno, żeby się wycofać. Miał wypadek. Zrobiło się nieprzyjemnie. Koniec końców, to ja miałem mechy. Kiedy ktoś zasłużył na nauczkę, musiał ją dostać, ale po opanowaniu sytuacji byłem dla nich dobry. Uznałem, że zasłużyłem na spokój. Walczyliście o ludzi jako zabawki, rzeczy. Zapasy ze statku były ograniczone. Wiedzieliście, że wcześniej czy później się skończą. Dla jednej osoby jest tego sporo. Poza tym potrafię sobie wyobrazić gorszą emeryturę niż rozebranie się i dołączenie do reszty zaślinion. Rzecz jasna, zanim pojawili się łowcy. Są głupi, ale też zdolni do wszystkiego. Łakną krwi, a ja wolałbym swoją zachować. Wszystko kręci się wokół ciebie. Nie czułeś potrzeby wydostania się stąd dla swych bliskich? Dałem chłopakowi dobry początek. Był mądry. Nie chciałem, żeby poszedł w moje ślady. Zdecydowaliśmy o tym na długo, zanim zacząłem pracować w przestrzeni kosmicznej. A kiedy tutaj wszystko się popsuło, zniknięcie z mapy galaktyki wydało mi się najlepszym rozwiązaniem. Póki nie trzeba było kogoś wezwać na pomoc. Co doprowadziło do przemiany mężczyzn? Dlaczego ci grozili? Na tej planecie dzieją się dziwne rzeczy. Niespotykane nigdzie indziej rośliny, dziwny klimat. Może niektórzy z nich zbyt dobrze się zaadaptowali. A może, kiedy traktuje się ludzi jak zwierzęta, stają się, o dziwo, zwierzętami. Możemy pomóc tym ludziom. Statki Cerberusa mogą ich ewakuować w ciągu kilku dni. Na niego szkoda paliwa i powietrza. Ma szczęście, że moim zdaniem szkoda na niego wysiłku pociągnięcia za spust. Nie wiem, kim jesteś. Na pewno nie ojcem, którego pamiętam. Doprowadzimy go przed Sąd Przymierza. Za każdy rok tutaj dostanie 10 lat paki na rozmyślania. Nie wystarczy nawet cała wieczność. Ktoś, kto robi takie rzeczy, nie odróżnia dobra od zła. Przepraszam, Jacob. Robiłem, co w mojej mocy. Za późno bym w to uwierzył. No cóż. Duch ojca. Osiągnięcie. Tu. Lojalność nam nabita. Statki Przymierza odbiorą kapitana Taylora i jego załogę, komandorze. Znikniemy stąd na długo przed ich przylotem.
Nie mogą zobaczyć nawet naszego cienia. Tak jest! Jak to nie ty? Gdybym ujawnił informacje o Gernsbacku, cieszyłbym się z twojego postępowania w tej sytuacji. A wcale się nie cieszę. Wiesz o wszystkim, co dzieje się na tym statku. Moim statku. Miałem takie same powody jak Jacob, by wierzyć, że jego ojciec nie żyje. Ale cieszę się, że udało ci się zapanować nad sytuacją. Dobra, nie przesłałeś tego, więc kto to zrobił? Ja. Jasne. Kto inny miałby dostęp do kanałów Cerberusa? Sprawa nie była tajna, tylko mało znana. Był czas, kiedy to miało dla ciebie znaczenie. Przesłanie tego dalej było jak dotrzymanie dawnej obietnicy. Ja zawsze ich dotrzymuję. Mirando, o twojej swobodnej interpretacji protokołów bezpieczeństwa porozmawiamy na osobności. Shepard, Jacob. Wszystko w porządku, Jacob? To bzdura, Shepard. Kapitan Taylor może zgnić w więzieniu, ale nie zmieni to tego, kim jestem i co wiem. Opłakałem już człowieka, którym kiedyś był. Był chyba na tyle dobrym ojcem, że nawet on sam nie mógł wypaczyć tego, czego mnie kiedyś nauczył. Nie wiedziałeś, że Miranda za tym stoi? Nie, ma dobrą pamięć. Choć wybiórczą. Dawno już przestałem myśleć o tamtych czasach. Nie wiem jednak, o jaką obietnicę jej chodziło. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Ona potrzebuje kogoś lepszego ode mnie. W drogę. Robota czeka. Tak jest, komandorze. O, i Shepard. Dzięki za pomoc. Zawsze do usług, Jacob. Kurwa, proste. No, teraz ze mną pogadasz. Dziękuję za zboczenie z kursu z powodu Gernsbacka, Shepard. Jestem wdzięczny, że mogłem uporządkować tę sprawę. Proszę się nie martwić, to nie wpłynie na moją pracę. Już po wszystkim. Chcę cię lepiej poznać. Już? Nie lubię, gdy takie rozmowy są wymuszone, Shepard. Komandorze? No dobra. No dobra. Ktoś... Czym mogę panu pomóc? Jest coś, ma pan nowe wiadomości? Coś jeszcze, komando? Będę tu, gdyby czegoś pan potrzebował. To może przydarzy się tobie. Jakaś wspaniała historia, której nie chce mi się czytać. W czym mogę pan... Dla pana zawsze ma... Dobrze, może porozmawiamy później. Dobrze, co mi Joker powie? Kolejna misja, jaka to będzie kolejna misja? Już się pamiętam. O jest. Pamięć. Ta historia z ojcem Jacoba to bzdura, co? Bo mnie to wyglądało na bzdurę. Rozumiem, że tutaj jest... Na razie tak. Mam pęknięcie w kciuku od... Do zobaczenia, komandorze. Czyli oprócz historii ten to... To nic. No cóż. Co mi powie mój medyczny kolega? Ordin. Shepard. W czym mogę ci pomóc? Tak, myślę o sprawach rodzinnych. Brata do mnie zadzwonił. Jest obiecującym genetykiem. Właśnie skończył 16 lat. Dostał etat na uniwersytecie. Idzie w moje ślady. Musiałem kłamać na temat swojej pracy. Chyba coś podejrzewał. Nieważne. Miło było usłyszeć jego głos. Czy ktoś z twojej rodziny wie, co naprawdę robiłeś dla rządu? Nie, wiedzą, że kłamie, ale nie naciskają. Salarianie są wścibscy, ale używają też wskazówek społecznych. Przed rodziną utrzymują dwa rodzaje tajemnic. Pierwsze są osobiste, związane z winą. Wzbudzają podejrzenie, wścibstwo. Zagadka do rozwiązania. Nagroda za ciekawość i inteligencję. Emocje. Inne tajemnice są poważniejsze. Ich odkrycie jest niebezpieczne. Wskazówki zniechęcają rodzinę do wścibstwa dla jej dobra. Czemu wszyscy nie dają wskazówek, że ich tajemnice są zbyt niebezpieczne, by je odkrywać? One są nieświadome, społeczne. Odruchowa mowa ciała. Nie da się tego udawać. Przykład? Ziewanie jest uważane za zaraźliwe wśród ludzi. Osobnik obserwuje ziewanie, sygnały ze zmysłów wyłączają lewy obszar okołomigdałowy. Osobnik odpowiada ziewnięciem. Społeczna empatia. Działa też u psów.
Salarianin udający sygnały zniechęcające do wścibstwa. Jest jak człowiek udający, że ziewa. Próbować można, ale skutek jest marny. Nie no, skutek właśnie jest. Działa, nie? Kontaktujesz się z nim, bo boisz się, że nie wrócimy? Nie, szanse przeżycia niewielkie, ale skontaktowałem się z nim dla więzi z rodziną. Trudno sobie wyobrazić galaktykę. Zbyt wielu ludzi. Anonimowi. Statystyki. Łatwo ich Tym razem potrzebuję osobistego odniesienia. Nie mogę ksenomorfizować galaktyki, ale mogę pomyśleć o ulubionym bratanku. Walczę za niego. Twój bratanek dostał etat na uniwersytecie w wieku 16. Nie, chwileczkę, nie chcę go obrazić. Owszem, ale to nie tak jak myślisz. Pamiętaj, że Salarianie żyją krótko. Szybko się starzejemy w porównaniu z wami. Umieramy po 40. Mhm. Cieszę się, że mogłeś porozmawiać z rodziną przed końcem misji. Cieszę się. Udział w tej misji to dla mnie zaszczyt, Shepard. Wcześniej ocaliłem Sprawa zbieraczy jest prostsza, czystsza. Będę dumny, gdy zobaczę ją w biograficznym widzie o Mordinie Solusie. Chyba że zginiemy. Wtedy będę dumny pośmiertnie. Dumny pośmiertnie. Dumny pośmiertnie. To jest to. No i kozak, to mi się podoba. Fajny jest Mordin. Nie lubiłem go trochę. Teraz go zaczynam lubić. Zaczyna być spoko. Cztery. I will take it. Urażenie być somatyczne, ciężki pistolet. Karabin, o, daj mi karabin maszynowy. To też wezmę. O, ciężki pistolet w sumie. To do jack, jakieś tam. Kilka ulepszeń. Zawsze na propsie. Właśnie, ktoś jeszcze ma coś? Czym nie. Powodzenia, Shepard. Jeszcze raz. W czym mogę panu pomóc? W tej chwili coś jeszcze, komandorze? Jest coś, o czym coś jeszcze. Powodzenia, Shepard. Kogoś się mnie coś pytać. A, pogadajmy jeszcze ze wszystkimi. Pogadajmy ze wszystkimi. Tak. Właśnie z tobą nie gadałem dawno. Shepard, czy mamy czas polecieć na Cytadelę? Jeszcze nie. Wrócę do moich medytacji. Nie, na Cytadelę to jeszcze trochę potrwa, stary. O, ty mi coś powiesz. Ludzie sporo tu gadają, a ja wszystko słyszę. Dziwny widok. Miranda uśmiechająca się przy pracy. I to przez ciebie. Obchodź się z nią delikatnie. Jacob zasługuje na lepszego ojca. Na jego miejscu zrobiłabym to samo. Ech, ten Jacob. Wydaje się być bardzo zasadniczy. Ciekawe, czy podchodzą mu Japonki z tendencją do kleptomanii. Ciekawe, no. Wróć później. Mamy wiele tematów do rozmowy. Podoba się jej Jacob. No dobra, no i dobrze, no i dobrze, no i dobrze. Stacja medyczna, ty mi nic ciekawego nie powiesz. Ty, bosmanie, mi też nic ciekawego nie powiesz. Czy ty mi coś ciekawego Komandorze, powiesz? Komandorze, w czym mogę pomóc? Masz chwilę, Miranda. Dla ciebie zawsze. Załatwiam kilka ostatnich spraw dla Cerberusa. Ale nie zapomniałam naszej wcześniejszej rozmowy. Chyba straciliśmy rozum, ale nie zapomniałam. A jesteś mną zainteresowany? Oczywiście, że jestem zainteresowany. Cieszy mnie to. Przyjdę, jak będziemy mieli chwilę spokoju. Garus. Shepard, masz dla mnie chwilę? To nie może. Nie, no Garus. Co będę tutaj? Będę płakał przez jego. Mnie nie chce, on mnie nie lubi. On mnie nie lubi tak naprawdę. Jest okrutny. Dobra. Tali nie będzie chciała gadać, ale Jack może będzie chciała gadać. To jest to. Tali na pewno nie będzie chciała gadać. Będzie, o, lecimy na misję. Kiedy znajdziemy trochę czasu. No właśnie. Ale Jack,
Ty mi coś powiesz? Powiedz mi coś ciekawego. Hej. Powiedz mi coś. Nie ma co opowiadać. A co? Chcę wiedzieć więcej. Mam dla ciebie walczyć. Nigdzie nie jest napisane, że mamy być przyjaciółmi. Nieważne. Coś, czego nie wiedziałeś, co? Coś oczywistego, jak moje tatuaże, czy coś równie nudnego. Nie jesteś zainteresowany, o ile nie dotyczy cię to bezpośrednio. Już przez to przechodziłam. A może mówię szczerze? Skąd możesz wiedzieć? Mam oczy i mam przeszłość. Wycofasz się, jak tylko uświadomisz sobie, że nie jesteś pierwszy i że jestem odporna na twoją pomoc. Jesteś twarda, ale sama nie przetrwałabyś przez tyle lat. Kiedy zaczynałam, pracowałam z taką dziewczyną, Manarą, i jej chłopakiem. Oni znali się na rzeczy, więc myślałam, że mi pomogą. Co? Jasne. Pomogli mi wejść do ich łóżka. A kiedy już trafiliśmy na istną żyłę złota, zakosili moją działkę. Ale ja wiedziałam, co się święci, więc pierwsza ich dorwałam. Od tego czasu nie zawracam sobie głowy przyjaźniami. Samolubne dupki. Ale to nie oznacza, że zamierzali cię zabić. Mam przeczucia. Nie potrzebuję dowodów. Zrobiłam to, co było rozsądne. I lepiej to zapamiętaj. Kiedy ktoś chce mnie wyruchać, zawsze robię to, co jest rozsądne. Robisz wszystko, żeby nie dopuścić ludzi do siebie. Byłam z wieloma ludźmi, ale jeśli pytasz o chłopaka czy dziewczynę, to owszem, to się nigdy nie udaje. Strata czasu. Jeśli pozwolisz komuś się do siebie zbliżyć, to znaczy tylko, że wystarczy mu krótsze ostrze. Ja dziękuję. Wolę być samotna, ale żywa. Wygląda mi na to, że ci tego brakuje, chociaż się nie przyznasz. Możesz się czepiać słówek, ale to nie zmienia tego, jak działa galaktyka. Daj spokój. Przecież nie jedno w życiu widziałeś. Masz mnie. O co chodzi z tymi tatuażami? Niektóre symbolizują więzienia, w których siedziałam, a inne zabitych. Wiesz, tych jeszcze inne przypominają mi o rzeczach, które straciłam. Ale to nie twój interes. A niektóre są... Bo kurwa, niby czemu nie? Musimy to jeszcze kiedyś powtórzyć. Czekaj. Teraz moja kolej na pytania. Do tej pory ludzie zazwyczaj uciekają. Dlaczego mnie o to wszystko pytasz? Masz na mnie ochotę? Bo jeśli chodzi tylko o seks, może trzeba było walić prosto z mostu. Nie spieszy mi się. Najpierw chcę wiedzieć, co cię nakręca. Nie musisz kogoś znać, żeby z nim sypiać. Musisz tylko wiedzieć, gdzie wsadzić. Dobra. Okrutnizm. Może pogadamy później. Co za okrutnizm. A może nie. A może tak, a może nie. Dobra. W sumie pójdźmy do kajuty kapitańskiej. Muszę zmienić to ubranko, bo jest chuja. Podoba mi się. Wyrobić to swoje inne. Nie. O, posprzątaj martwe ryby. Bo tu rybki można było karmić, a wszystkie one zdechły. Będę musiał od nowa rybki kupić. Cóż, that's sad. Kapitańska. Niesamowite rzeczy. Co to za część statku? To kwatera oficera dowodzącego. Okidoki. 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 Dobra. No to co? Sprawdzamy, gdzie trzeba lecieć. No to tak. Pierwsze tutaj. Przekazuję.
wskazik masy. A jest podstawa. Teraz pomóż metali. Zium. To będzie sąd w sumie, tak? Dobrze, no ale to w kolejnym odcinku, bo ten tutaj widzimy się w kolejnym. Na razie.